Sygnały o uciążliwościach spowodowanych pracą kopalni i prażalni dolomitu Żelatowa w Chrzanowie docierają do kolejnych szefów osiedli i sołectw. Jak się okazuje, negatywne skutki prowadzenia działalności przez ten zakład odczuwają już nie tylko mieszkańcy pobliskich domostw, ale także choćby przysiłka Pogorzyc, Podstoków. Żelatowa zmieniła teren wyrobiska swojego i ma mobilne urządzenia, które od razu kruszą na wyrobisku. I my jednostajnie odczuwamy hałas, słyszymy hałas. W tamtym tygodniu stałam na przystanku koło szkoły, więc jest duża odległość od zakładu żelatowej i jednostajny hałas było słychać. Nie lepiej jest także na osiedlu Kolonia Leśna, mówi szef tamtejszej rady osiedla. Huk, który jest, wstrząsy, które się po prostu przechodzą, bo tam jest przecież płyta skalna, która przenosi to. I tak powiadam, że ludziom szklanki normalnie dzwonią, pękają ściany, odpadają flizy, no i jest kłopot. U jednej z pań to są takie szpary, że o mało palec by człowiek nie włożył, bo jest pęknięte, popękane ściany. To zależy, jak kto miał dom tam mocno zbudowany, bo przecież jak się tam budowali, to nie przypuszczali, że tak z tą eksploatacją podjadą w tą stronę. Podobne odczucia miewają także mieszkańcy Borowca. Dlatego problemem zajęła się Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chrzanowie. Na jej posiedzenie szefowa komisji i zarazem Rady Osiedla Borowiec zaprosiła reprezentantów mieszkańców poszczególnych osiedli, które borykają się z tym problemem, i przedstawicieli zakładu żelatowa. Ci ostatni tłumaczyli, że specyfika tego zakładu jest taka, iż może pewne uciążliwości generować, ale wszystko wykonywane jest zgodnie z przepisami, a drgania, jakie powodują prace strzałowe na kopalni czy poszczególne maszyny, są monitorowane od 20 lat za pomocą specjalnych czujników drgań. Obecnie zakład dysponuje dwoma takimi urządzeniami. Z dokumentów, które mamy w kopalni, co kwartał te wyniki drgań pochodzących od robót strzałowych dostajemy raport odnośnie oddziaływania robót strzałowych na wskazane budynki. Te stacje znajdują się one, że tak powiem, krążą po różnych budynkach. Od 99 roku jest bodajże tych budynków, żebym nie skłamał, mówię, 61 pozycji. Także w wielu budynkach te stacje monitoringu drgań się znajdowały. Obecnie ze względu na przeniesienie wydobycia zakładu na teren wschodni kopalni, tam także przeniesiono czujniki drgań. Jak dodał konsultant z Akademii Górniczo-Hutniczej, wyniki pomiarów z tych urządzeń nie pozostawiają wątpliwości, że drgania choć są, to nie zagrażają domom. Te drgania kwalifikować należy jako drgania krótkotrwałe, czyli ich czas działania nie przekracza 3 minut w ciągu doby. To są przecież sekundy, 2-3, czasem powiedzmy około 3-4 sekund, czyli to nie są drgania długotrwałe, drgania krótkotrwałe. Mogę uznać zgodnie z normą jako drgania pomijalne w ocenie oddziaływania na budynek. Mieszkańców te wyjaśnienia nie do końca przekonały. Jak twierdzili, normy normami, a uciążliwości są i oni muszą z nimi żyć. Jak mówili, choćby hałas jednego dnia jest większy, a innego mniejszy. Przedstawiciele kopalni tłumaczyli, że te odczucia mogą zależeć choćby od pogody i różnego przeniesienia się dźwięków w różnych warunkach atmosferycznych. Zapewniali, że zawsze używają takich samych ładunków w przypadku strzałów. Ale ładunki są stałe. Strzelamy te same materiały wybuchowe, czyli ładunki, wielkości ładunków są takie same jak były 10 lat temu, jak są teraz. Zmienił się natomiast obszar wydobycia. Środek został już wybrany i teraz prace prowadzone są na obrzeżach, czyli bliżej domostw. W kierunku na wschód będziemy szli, czyli w kierunku Stelli i częściowo w kierunku północnym, ale to będzie, myślę, że tam gdzieś około 100 metrów. Ja mówię, jeszcze dokładnie całej topografii nie znam, czyli gdzieś w kierunku ulicy tej Kamiennej. Kierownik kopalni zadeklarował, że aby zmniejszyć uciążliwości związane z wydobyciem i produkcją, zakład zainwestował w kotary dźwiękochłonne. Mają one być zamontowane wokół urządzeń powodujących największy hałas na terenie zakładu produkcji Kruszywa 2. Jest szansa, że to nieco pomoże. Ja mówię, że zamontuję, aczkolwiek proszę mi wybaczyć, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie na tyle obniżony hałas, że Państwo będą zadowoleni z tego. Naprawdę proszę też mnie zrozumieć. Kurtyny mają się pojawić wokół urządzeń do 2 tygodni.